Znacząco wzrosło zainteresowanie Suwalczan przyłączeniem do sieci gazowej i wykorzystaniem gazu ziemnego do ogrzewania domów. Stanowią oni ponad połowę wnioskodawców zakwalifikowanych przez ratusz do programu dofinansowania wymiany źródeł ciepła. O wsparcie finansowe ubiegało się w tym roku 114 wnioskodawców. Przez weryfikację pozytywnie przeszło 98. Zdecydowanie większym powodzeniem niż dotychczas cieszy się wśród mieszkańców sieć gazowa. Chęć przyłączenia do niej zadeklarowały aż 52 osoby. Sporo Suwalczan, bo 35 chce też pozbyć się starych, wysłużonych pieców na rzecz nowych, opalanych ekogroszkiem. Jak widać, prym wśród wnioskujących wjedli właściciele domów jednorodzinnych, ale do ratusza pofatygowały się z sukcesem też dwie wspólnoty mieszkaniowe. Z miejskiej kasy na dopłaty wydane zostanie sporo, bo 308 tysięcy złotych. W planie było wprawdzie nieco ponad 200 tysięcy, ale komisja konkursowa już złożyła wniosek o zwiększenie kwoty o nieco ponad 100 tysięcy. Niebawem nad tą sprawą pochylą się nasi radni. Dofinansowanie realizowane w ramach programu ograniczania niskiej emisji wynosi 3000 zł dla właściciela domu jednorodzinnego, a dla wspólnot do 10 tysięcy zł. Suwalski samorząd zapowiedział właśnie zmianę zasad dofinansowania. Od przyszłego roku preferencyjnie będą traktowane wnioski o przyłączenie do sieci ciepłowniczej lub gazowej. Na dofinansowanie wymiany pieca będą mogli liczyć tylko ci, którzy nie będą mieli możliwości skorzystania z ogrzewania sieciowego. Ta zmiana wreszcie zaczyna korespondować z faktycznym ograniczeniem niskiej emisji, co jest przecież najistotniejszym celem programu.